Się zaczyna. Rozmawiamy ze zwycięzcą Maksymilian Sauton, który zajął pierwsze miejsce w pierwszym Hoszno Open, i z Kubą Osowskim, który prowadził, aczkolwiek skończył na pozycji trzeciej. Powiedzcie, chłopaki, jak wam się grało? To Max, może ty zaczniesz jako zwycięzca, okay. A ja później. No, to co powiesz, no dzisiaj grałem się wyśmienicie. Mam nadzieję, że powoli już dochodzę do takiego poziomu, że gdy zagram te 70, średnie 70, czyli 73, 75. To białek, to jest 70, ile zagrałeś? 67 minus 5. W tym miałem 7 birdie i 2 bogeje. Widziałem, że raz tam przy dołku dropowałeś, ile tam zagrałeś? Tak jest, tam był bogey akurat, tam właśnie zrobiłem bogey na 7. Czy kiedy wiedziałeś, że będzie to runda życia? O, to ciężko tutaj powiedzieć. No do końca generalnie staram się od połowy zeszłego sezonu nie myśleć o wyniku i do końca staram się po prostu grać strzał po strzale, nie myśleć o tym, co to było kiedyś. Myślę, tak że dopiero po 18 dołku się. W końcu idziesz i wiesz, jaki masz wynik, ile zagrałeś i powinieneś jeszcze zagrać, żeby to utrzymać, prawda? No, staram się jak najlepiej zagrać każdy dołek, po prostu. Kuba. Prowadziłeś. Prowadziłem, tak. Wczoraj naprawdę bardzo solidna runda, minus 1. Warunki też nie były najłatwiejsze, bo przez cały weekend mieliśmy i ten teraz poniedziałek, wtorek sporo wiatru. Ale minus 1 powiedzmy, że to był dobry wynik, dobre rozpoczęcie mojego w sumie sezonu turniejowego w tym roku, bo to mój pierwszy turniej od czerwca zeszłego roku, więc miałem ponad różną przerwę. No i cóż, no dzisiaj już nie było tak różowo. Ale no walczyłem do końca, no dałem z siebie wszystko, Max dzisiaj grał fenomenalnie, ja po prostu popełniłem parę błędów, które mnie sporo kosztowały w ogólnym rozrachunku, ale sądzę, że i tak trzecie miejsce tutaj to nie jest źle. No Max i Peter no to są gracze, którzy no mają naprawdę duży potencjał i mam nadzieję, że będę mógł trenować tyle co oni i będę mógł im wtedy dorównać i walczyć z nim. Chociaż tak muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z trzecim miejscem, to można spodnieść. Zapisać, co to były za błędy. Żebyśmy mogli unikać tak. No taki mały kryzys się starł pomiędzy 7 a 11 dołkiem. Tak dwa razy miałem 3 paty na tych dołkach. Raz taki jeden zły strzał ze startu. To jest zawodowy golf i tutaj jeden zły strzał, jeden błąd. Bardzo to kosztuje, bo co też później widać na rozdaniu nagród na tabelkach w nagrodach. Gracie podobnie i jest to gra, kto zrobi mniej błędów, tak? No, moim zdaniem to jest. Dużo osób gra na dobrym poziomie i jest to gra, kto zrobi mniej błędów. Sam Ben Hogan zresztą mówił, że w trakcie rundy strzały swoje takie perfekcyjne, których uderza tam, gdzie chce uderzyć. To mniejszy błąd, to nie mniejszego błędu. Dokładnie i chodzi o to, żeby te błędy nie były aż tak duże. I no dzisiaj parę błędów po prostu było trochę za dużych z mojej strony. A z kolei Max naprawdę dzisiaj grał bardzo solidnie, równo przez całą rundę. Wiadomo, nie obyło się tam bez jakichś małych problemów, ale solidnie z nich wychodził i ratował się w trudnych sytuacjach, więc pozwoliło mu to uzyskać rekord pola i bardzo się cieszę, że to akurat Max poprawił ten rekord. Dzięki. Który należał wcześniej do Petera, ale oczywiście przy najbliższej możliwej okazji będę starał się go wyrównać. Myślę, że na polu jestem bardzo konserwatywny, tak naprawdę podejmuję bezpieczne decyzje, nie gram jakichś bohaterskich strzałów z 230 metrów pod wiatr na green, bo wiem, że jest przez to... wodę. Przez wodę na przykład. Bo jest to, wiem, że to jest to po prostu szansa o wiele większa będzie, jeżeli zagram tego layupa i zagram trzeci czy tam drugi strzałek. Bardziej kalkulujesz grę. Tak, można tak powiedzieć. No w golfie trzeba. Tragedia, no. Chodzi o to, że przynajmniej ja mogę powiedzieć z punktu widzenia amatora, który gra jak gra, ale wykonanie takiego właśnie, jak mówisz, pod wiatr, jeśli to się uda, to jest ten największy fan. Tak. Natomiast tu nie o fan chodzi, tylko w zasadzie już o pieniądze, tak? No i to jest fan. I to jest fan, jak może się może nie pieniądze, ale wynik dobry jest fanem. Rozumiem. Czyli można mieć fan ze strzału, ale tu trzeba myśleć o całości również. Tak. Znajomość własnych możliwości.
że wiemy na co nas stać, w którym momencie możemy zaatakować, a w którym momencie no, ta piłka nam nie leży dokładnie tak jak chcemy i w tym miejscu gdzie chcemy i wtedy trzeba się zdecydować na bezpieczniejsze rozwiązanie, więc po prostu trzeba znać swoje możliwości i jakby miejsce w szeregu powiedzmy. Czy macie jakichś swoich zawodowców znanych na świecie, na których byście się wzorowali, których rozpatrujecie? No ja od początku swojej kariery, od początku zetknięcia się z golfem był do Ernie Els i cały czas go podziwiam, cały czas śledzę jego poczynania, czytam co tydzień ma wpisy na swojej stronie internetowej, na swoim blogu, bardzo interesujące to są wpisy. Ostatnio też podpatruję ludzi z European Tour, którzy nie są wielce znani i nie wygrywają co chwilę turnieju, są to po prostu rzemieślnicy, którzy rok w rok trzepią te 30 turniejów w roku i kończą tą ligę na 50. miejscu, żeby w kolejnych latach znowu starać się grać jak najlepiej. Ja osobiście żadnych takich wzorów nie mam, raczej czerpię to głównie jakieś tam techniczne z wielu różnych graczy i tak, nie wiem. Ostatnio kolega mnie pytał, czy teraz US Open się kończyło, czy oglądałem. To osobiście na przykład nienawidzę oglądać golfa w telewizji. Mnie to po prostu irytuje. Jak coś potrzebuję, to znajdę najczęściej w internecie, ale tak, żeby usiąść i oglądać golf. To... Dlaczego? Nie wiem, po prostu nie lubię, nie sprawia mi to fanu. Ja lubię uderzać w piłkę, lubię grać w golfa, lubię chodzić po polu, ale samo oglądanie golfa tak... No, nie do końca na żywo, nie czując tego wszystkiego, co jest wokoło. Ale czy takie zawody rangi światowej chciałbyś oglądać z pozycji? Prędzej, tak, na pewno. Uczestnicząc jak gdyby. To też na pewno by można było wtedy wiele zobaczyć, na pewno dużo więcej niż w telewizji, bo po prostu nie oddaje tak w pełni tego, co się dzieje tam na tym polu, jaka jest dokładnie atmosfera, co ci gracze robią pomiędzy strzałami, bo to jest bardzo ważne. A na przykład takie, tutaj oczywiście bez żadnej kryptoreklamy, Wednesday Selection w pewnym sportowym programie. Uważam, że nie jest jakimś rewelacją, bo tam tak naprawdę pokazują same najlepsze strzały, paty z 15 metrów, które no zawsze ktoś gdzieś trafi, bo tych graczy przecież gra w tym turnieju sporo, ale oni też popełniają błędy i no wielokrotnie no, tam grałem parę razy w drugiej lidze i gracze, którzy byli tam wysoko rankowani, czasami takie strzały złe zagrali, że nikt by się po nich tego nie spodziewał naprawdę. I tak samo sądzę, że jest w pierwszej lidze, że się takie rzeczy zdarzają. Trenujecie coś razem? Gdzie się szkolicie? Jak to wygląda u Was teraz? W tamtym roku trochę potrenowaliśmy razem, nie? W tym roku jeszcze nie mieliśmy okazji, no mamy dopiero właściwie co półtora miesiąca takiego sezonu dobrego. Z powodu pogody jakoś tam, teraz Kuba ma też dużo zajęć jako trener, ja muszę skończyć jeszcze szkołę, także myślę, że w wakacje coś tam, sądzę, że bardzo przyjemnie nam się trenuje razem. Tak, no mieszkamy dosyć blisko siebie, no bo ja jestem teraz głównie tutaj w Choszcznie, Max trenuje w Binowie. No, mam nadzieję, że więcej będziemy w przyszłości trenować, może nawet tak permanentnie jakoś. Trenując razem, podpowiadacie sobie jakieś rzeczy, jakieś... Tak. To jakieś drobne uwagi, tak. Na pewno. Głównie jakieś tam... Później konkurujecie o pieniądze. Ale to na polu, tak? My nie walczymy między sobą, tylko każdy z nas walczy osobno z polem i dopiero po 18 roku każdej rundy możemy te wyniki zliczyć i powiedzieć, kto był lepszy, ale no broń Boże, nie ma jakiejś złośliwości na polu, coś takiego, to w ogóle takie rzeczy nie istnieją w zawodowym golfie. Nie zdarzyło wam się nigdy? Znaczy... W innych turniejach z kimś innym? Ale co tam się... No jakieś złośliwości, takie właśnie zagrania... Kiedy idziecie, nie wiem, na wynik, powiedzmy o pierwsze miejsce i gracie z kimś, kto tak to jak taka może czasami mówię, bardziej, o jaka szkoda, czy masz wdech, czy wydech podczas... To takie może czasami tam jakieś psychologiczne, ja grałem z paroma osobami, co tak próbowały czasami podejść od drugiej strony i coś tam na ucho szepnąć, ale to uważam, że to w ogóle nie ma sensu i czasami to działa w odwrotną stronę i się później obraca wobec tego, który tak. Ale zdarza się to wśród zawodowców? Oj, chyba nie, bardzo nie. Rzadko. Mi się nie zdarza. Mi osobiście nie też nie. To raczej każdemu się dobrze życzy, bo tu no wiadomo, to my walczymy z polem, a nie między sobą, a dopiero później. Wygra po prostu lepszy. Wygra po prostu lepszy, dokładnie. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję za rozmowę, życzę wam
samych pierwszych miejsc, ewentualnie ex aequo, no, gdzie jak najwięcej kasy wygra. Dzięki.